Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. W środę, 12 lipca, na stadionie przy ulicy Oporowskiej we Wrocławiu, na specjalnej gali nastąpi prezentacja piłkarzy Śląska przed nowym sezonem Lotto Ekstraklasy. Zawodnicy zaprezentują nowe stroje, w których będą rozgrywali spotkania ligowe. Dla kibiców takie spotkanie to niepowtarzalna okazja do zrobienia zdjęć i zdobycia autografów ulubionych zawodników. Rozegrane we Wrocławiu Mistrzostwa Europy w pływaniu w płetwach okazały się sukcesem organizacyjnym i sportowym. Basen przy ulicy Wejherowskiej został sprawdzony pod kątem przydatności do igrzysk The World Games. Padło też kilka wartościowych rezultatów. Organizatorzy mistrzostw z Polskiego Związku Płetwonurkowania mieli powody do zadowolenia, a zawodnicy i trenerzy startujących ekip nie szczędzili im pochwał. Podoba im się obiekt, podoba im się bardzo miasto, Starówka, naprawdę są zadowoleni. Oczywiście odwiedzili też Afrykarium. Sprawdziliśmy obiekt przed World Gamesami, jestem naprawdę zadowolony. Myślę, że porównywalnie do pływania jesteśmy w mocnej, średniej klasie, nazwałbym to. Zdobywamy dużo medali na imprezach juniorskich, na seniorskich w zeszłym roku też mieliśmy medale. Dużo pływaków pływa mocno z nóg, a mniej z rąk. W pływaniu to jest źle, ale u nas to jest dobrze. Dlatego wielu pływaków, którzy nie mieli sukcesu w pływaniu klasycznym, u nas pobijają rekordy świata. Na basenie padło kilka rekordów świata. Dwa z nich ustanowił reprezentant Węgier, Adam Bukor. Na Węgrzech sporty pływackie są bardzo popularne. Oczywiście przoduje pływanie klasyczne i piłka wodna, ale płetwonurkowanie oraz pływanie w płetwach też cieszą się dużą popularnością wśród kibiców. Mamy bardzo wielu znakomitych zawodników tej specjalności, którzy przyjadą do Wrocławia, by wystąpić na igrzyskach The World Games. Ja sam nie będę startował, ale będę im kibicować. Bardzo dobrze w mistrzostwach wypadła reprezentacja Rosji, która wywalczyła większość medali. Niekwestionowaną liderką ich zespołu była Waleria Baranowskaja. Na tych mistrzostwach wywalczyłam 4 złote medale, 2 z nich osobiście na dystansach i 2 w sztafetach. W mieście jeszcze nie byliśmy, ale zostajemy we Wrocławiu przez 2 tygodnie na obozie przygotowawczym do igrzysk, więc będzie okazja, by zwiedzić Wrocław. Większość uczestników Mistrzostw Europy wystąpi w konkurencjach pływackich na igrzyskach The World Games. Oczywiście zapraszamy wszystkich kibiców. Dyscyplina jest bardzo widowiskowa, bardzo szybka, dynamiczna. Jesteśmy dużo szybsi od klasycznego pływania. Serdecznie zapraszam. Teraz to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydania programu Sport Echo 24. Do zobaczenia.